Okej, okay, a więc dzisiaj wybieramy się do Tom's Place. Nigdy nie byłem w tej restauracji. Tak to wygląda z zewnątrz. No i idziemy to zobaczyć. Śmigamy do środka. Okej, okay, a więc jesteśmy w środku. W środku jest bardzo ładnie i czysto. Mam numer 48. Piszę, żeby go postawić tutaj grzecznie ładnie. Zamówienie nie było tanie. Zapłaciłem za to 10,57. To jest combo, czy to jest jakiś pastrami burger wziąłem za 5,79. Ser 30 centów. I 3,70 zrobienie z tego komba. Czy się puszczam, będą frytki. I jest do tego taki napój. Wlałem sobie kolę. Oczywiście można sobie dolewać. Mają tutaj zainstalowane telewizory. Kilka ich tutaj jest. Kręcą się wiatraki. Takie stoliki mają. Tutaj jest pieprz, sól, jakieś napkinsy. Tutaj jest, są dżemy. Tu jakiś drugi dżem mamy. Więc wygląda to ciekawie. Czekamy na nasze zamówienie. Ok, mamy już nasze zamówienie. To są frytki. Przyznam, są przesolone, ale w smaku dobre. I to jest nasz hamburgerek. Spory jest, jak widzimy. Buła i masę mięsa. To jest hamburger, ser i pastrami, czyli masę mięsa jest ładowane. Postaram się go troszkę otworzyć dla Was. Naładowany jest strasznie mięsem. Wygląda ciekawie. Do tego nam dali jeszcze jakiś tutaj ketchup. My się zabieramy za jedzenkiem. Ok, ja sobie zjadam moje jedzonko. Frytki są ok. Tu wyczałuję, mając swoje jakieś menu. Zobaczymy, co tutaj mają. Mają tutaj wrapsy. Przystawki. Teraz wam pokażę, co tutaj jeszcze jest. Żarcie meksykańskie. To są napoje. Mają też lody, widzę. I takie zestawiki super. Jeszcze na drugiej stronie mają śniadanka. Serwują także omlety. Coś tam z grilla. Burrito na śniadanie. Na śniadanie kanapeczki. Tu mają burgersiki. I kanapeczki. Wygląda prawie jak Subway. A zobaczcie, jak on to ma mięcha. Więc wygląda ciekawie. Jeszcze raz rzutę. Już pomału frytki zajadam. Hamburgerka sobie na koniec zostawiam. Trzymajcie się.